Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj Forza Horizon 5, ale no nie do końca. No jest już jesień, robi się zimno, ale promocje na NMA nadal gorące. Kodów promocyjnych już nie ma, teraz wystarczy, że jedynie wejdziesz w link z opisu tego filmu. Po wejściu na stronę ukaże ci się wachlarz możliwości gamingowych. Czy to Assetto Corsa, Ultimate Edition zwykła, czy to Forza Horizon 5 z dodatki, czy edycja Deluxe. Te tytuły oraz wiele więcej zobaczysz na neba.com. Pamiętaj o wejściu w linki, które masz w opisie. Bo jak widzimy, jest tutaj znak Forza Horizon 10th Anniversary, czyli mamy 10. rocznicę serii Forza Horizon. I dlatego mamy tutaj odwzorowane intro z części pierwszej w części piątej. Tak jakby, no bo Pagani Huayra i te inne samochody, no na przykład najnowszego BMW Z4 nie było jeszcze wtedy, w 2012 roku. Ale tak, 2012 rok to jest rok, w którym wyszła pierwsza Forza Horizon, którą mam, którą już ogrywaliśmy. I tak się składa, słuchajcie, że jest tutaj ze mną część pierwsza. Mam Forza Horizon w części pierwszej i jest to edycja kolekcjonerska, więc mam tutaj, słuchajcie, steelbooka i była ona ogrywana już u nas na kanale, także jest to temat dla was na pewno znany, dla tych, którzy mnie oglądali. Także trzymając pudełko w ręku edycji kolekcjonerskiej, startujemy grę w wersji piątej. Ale no wiadomo, tam Anniversary Edition, więc no klimacik jest według mnie. Every festival starts with a hero car. And who gets to play around? What? Dlaczego nie ma dźwięku? Czy ta Forza może zrobić coś normalnie? Chociaż raz. Słuchajcie, no nie mam dźwięku. Słyszę tylko Scotta. Time flies like an AMG one, am I right? Co jest bez sensu. Oh, yep. Yep. Can't get rid of me. I'm like a bad smell. A bad smell with impeccable music taste. That's why they gave me the new station Horizon mixtape. Hey, congrats. Come on, who else can bring the bangers from all through the Horizon history? Odessa, Porter Robinson, Modestep. I know those guys. I mean, you know, they know of me. What does Horizon mean to you? Huh? Me? Wow. Nobody's ever asked me something like that before. I'm usually just Scotty T, the Scottmeister, Hype Train Tyler, you know? But just you wait. You are in for a high-speed tour of the best festival days of your life. Pure nostalgia, pure Horizon, baby. There's new badges to collect, new props for the event lab, midnight battles so the best of the best can throw down on the streets of Mexico. I can't wait. No oczywiście mamy tutaj nową stację radiową, którą puściłem i za którą mi oczywiście zdejmą prawa autorskie, ale no nic poza tym, ludzie, się nie słyszy. Ja nie słyszę w ogóle tego Mercedesa, nie słyszę żadnych dźwięków towarzyszących mi tutaj gdzieś obok, no wiecie co chodzi. Także kurna chata, ja nie wiem co się z tą grą dzieje, ale ona na PC-cie nie działa wcale. Jakbym ogrywał to na Xboxie, mogę się założyć, że wszystko byłoby w porządku, jak należy. No ale oczywiście ogrywam to na PC-cie, więc tutaj nic nie działa normalnie w tej grze. Jest totalną porażką, mimo że aktualizacja z aktualizacją wchodzi. Boom! Riding in the hero car! Ooh, my head's oh, wow, dźwięk wrócił. Hey, one sec. Hello? Darius? Do I know a Darius? Wait! Darius Flynn? You're in Mexico? Mmm. O kurna chata. Co to? No to ładny obrazek. Wszystkie Forzy w jednej. 5 części. Kontynuuj. Witamy w Horizon Mexico. Historii Horizon Origins. Oh, no way! No way! Kid! Darius Flint! The Darius Flint is here! He wants a piece of the best driver at the festival! Meet me near the East Coast and get here quick! Welcome to Horizon Anniversary Series.
We've been a lot of places besides Mexico. Who wants to join the celebration tour? 10 years since Horizon Colorado 2012. That means 10 years of bangers from Base Arena and every other station on the Horizon dial. How are we gonna spin them all? Welcome to the mixtape, hosted by yours truly. Dobra, zakupmy sobie jeszcze te rzeczy brakujące. I teraz powiem wam tak. Od razu wam zaznaczę, że zauważcie, po prawej stronie macie coś takiego jak tajemniczy przedmiot i jest to ikonka Budykitu. To już wam mogę zdradzić, co to jest. Wraca Rocket Bunny do Forzy Horizon 5, także będziemy mieli pewnie w brakujących modelach aut model różnego, wiecie, tam Rocket Bunny'ego, w zależności od tego, jaki samochód będziemy mieli. Także... no, Forza powoli staje się spoką grą, no nie zważając na te w ogóle błędy, które mamy obecnie w grze, no bo widzieliście sami, że dźwięku no nie było. Dźwięk normalnie w grze mam, jak słychać, problem tyczy się tylko i wyłącznie historii Horizon Mexico. Dobra, proszę bardzo, kontynuuj, solo, no i Horizon Colorado tym razem. So who is this Darius guy? Champion of Horizon Colorado 2012. Przepraszam, Horizon Colorado to jest Horizon 1. Teraz zaczynamy jedynki, więc Viper GTS. I mean, well, he basically cheats. Zaraz mnie zjecie w komentarzach. Darius will. Darius Flint. Siemano Darius, no kopę lat, 10 lat żeśmy się nie widzieli. Bring it, Darius, if that is your real name. Listen to this absolute tune! It takes me back to Colorado like it was just yesterday. I remember the forecast for high energy, scattered rhythms and plenty of thundering engines. Słuchajcie, mimo że prawa autorskie mnie zjedzą w tym filmie, no to nie mogę wyciszyć tej muzyki niestety, no bo stracilibyśmy jakkolwiek ten klimat, nie? A ten klimat musi być, skoro mamy film na dziesięciolecie, no to musi być dziesięcioletni klimat. Duke, Marco, Zaki, Haley, oh, and of course, Darius Flint. There, Colorado, oh, Mexico just looks better somehow, you know, more real. Remember picking up your gold wristband from Alice Hart at Race Central? I don't actually. I'm thinking of someone else. Right, right. Who was that kid? Male guy, white shirt, didn't say much. Like you. Yeah, well, you know, some people think I talk too much. Proszę bardzo, Flint, chodź tu do mnie. Może mój Viper jest szybszy od twojego 599X? Oczywiście, że jest. Trzeba zwolnić, bo by się w nich wjechało. Dariusz Flint jest za mną. Myślę, że to będziemy mogli się obrócić zaraz. Well, you know, I bought some lessons and a $500 ski jacket, and then I broke my ankle. Dobra, dajmy z siebie wszystko. Jak tutaj to przyspiesza? No lepiej niż te Ferrari, a teoretycznie powinno gorzej, no bo Viper jest wolniejszy od tego Ferrari. Kurna chata, ja mam tutaj ponad 8-litrowy wolnocący motor. A tam jest potwór chyba bodajże V12. No dobra, to się udało. VW Corrado! Nice! Doesn't matter who you are or what you are driving. Bring your ride and bring your friends and get down here! That sounds like Horizon to me. Let's book it to the festival! Kurna, ale to jest klimat! Jakie to fajne! Kurna, no, może tam nie ścigaliśmy się po bezdrożach w Colorado.
trade those boards for upgrades. Rozbiłem tablicę Horizon Colorado. Ty gościu mi Gabe'a przypominał trochę, Newella. No ale czerwone Corrado z Forza Horizon 1 musiało się tutaj pojawić zaraz obok Vipera GTS. I know that water tower, how'd they get it here? And a green Lambo Gallardo. Wait, Stark! Oh, you guys came here? You shouldn't have! Zielone Gallardo, Gallardo. Dawaj, gaz w podłogę, Corrado cię wyprzedzi VR6. Kurna, Shelby mnie dogonia. No raczej na 3 gwiazdki to tu nie zdążę. Ale nie chodzi o to, żeby 3 gwiazdki tu zrobić, no. Nice, kid! And we don't do wristbands anymore, but I will totally make you a friendship bracelet if you want one. I'll even make a gold for you, superstar. That sounds awesome. Hey, I'm still waiting to hear what Horizon means to you. Still working on it. I do meditation now. Watching you race helps too. I'm sure I'll have an answer soon. Dobra, dwie gwiazdki też mogą być. Yo, superstar, it's your favorite DJ. Come meet me on the beach near Playa Azul. We are setting up our Horizon Europe tribute and the boat has just come in. We are setting up our Horizon Europe tribute. I teraz Forza Horizon 2. Hurakanem. Ready for the road trip of your life? Scott, my life is a road trip. Head for the festival, or in this case, street scene outpost. When you reach the road, you can put your foot down. Uuu, McLaren P1, LaFerrari, mój Huracan. I co tam czwarte było? Nie zauważyłem, nie pamiętam. Horizon Europe felt like a whole world opening up. Like we can do whatever we want. Wycieczka mojego życia. They also literally removed the racing barriers, right? Yep, got away for a road trip. Hey! Usunęli bariery wyścigów, okej, okay. Czyli te wiecie, żeby się nie rozwalić. Kurczę, to jest pierwszy Huracan, pierwotny Huracan i wygląda bardzo dobrze, jeździ jeszcze lepiej, brzmi pięknie, V10 pod maską. Czego chcieć więcej? Sunrise over the ocean, Nice at night, tearing through a Tuscan forest in an Audi Quattro, woo! Oh, it was like the ultimate bucket list. You kind of made a thing out of it. I heard about the showcases. Oh, there was this one against the train in Sisteron, and I was like, full steam ahead, gonna be some commotion, woo, commotion! Some people prefer my early material. And for the finale, we did this gigantic road race across half of France and Italy. I went through like 4 base arena records. It was crazy. Yeah, I miss Ben and Ash and the whole crew from Horizon Europe. Where are they now? Ale to w ogóle lata bokiem. From Horizon Colorado. Ben stepped down near the end of the festival. I think he's selling hot dogs back at the UK festival. 1,5 kilometra w 30 sekund? O, GTR-ek. Dobra, skracamy tutaj. Bo inaczej tego nie zrobię. Jak już tu jesteśmy, można mieć 3 gwiazdki, myślę. No, ale i gitara. Road trip of my life. It's my life and it's now or never. Those are the memories you hold on to. I'm hey, not gonna live forever. Song reward from the accolade screen. It'll get added straight to the Horizon mixtape. So go, go, go! 1, 2, 3, proszę bardzo. Hey, you hear that, kid? Sounds like thunder. Thunder from... Yeah, here it comes. Down under. Come meet me in La Silva. Dobra, dotarliśmy, słuchajcie, do celu. I będzie to... Podejrzewam, że cel Forza Horizon 3, Australia, dokładnie. We're doing a tribute to Horizon Australia, which means you are the boss. Shouldn't be too hard, huh, superstar? Where to, boss? Beach party?
You read my mind. Red Bean graphics. Nice. I used to jam to this on the sand at Surfer's Paradise. Surfer's Paradise, dokładnie. Forza Horizon 3, czyli Forza, z którą miałem w sumie bardzo dużo do czynienia, ale chyba najwięcej tym miałem z czwórką do czynienia, na tym kanale bynajmniej. Kurna! Muszę rozwalić i Tom. Kurde! Dobra, dałem radę. Trzeba było tak zarzucić. W Horizon 2 nie zbiłem tego, pamiętam. Might come and have a squiz one of these days. Till then, you can get me on the old dog and bone. Roo Warren. You get any of that? Some of it, I think. Kurde, jakie to jest skrętne, ja pierdzielę. Talk about making danger your middle name. People love przyczepne i skrętne. Right, I swear, we put those flags out, and they haven't switched traction control back on since. Skill songs. Oh, remember when there was no such thing as a skill song? Tak, skill songi weszły w Forza Horizon 3. Pamiętam, denerwowały mnie później. Back then it was all about the fans, you know? I mean, it still is, but in Oz, the more fans we brought in, the more expansions we built. Not here. Here we go. Tak, w Forza Horizon 3 rozbudowywaliśmy sobie nasze, słuchajcie, festiwale. Mieliśmy tam cztery bodajże przystanki Horizon, które rozbudowywaliśmy. Na początku była zwykła ziemia, później deski, a na samym końcu już taki, wiecie, normalny asfalt i rozbudowane OLEDy i tak dalej. Bardzo fajne to było, no i ogólnie mapa to mi się najbardziej w trójce podobała ze wszystkich, jakie wyszły. Warren's trophy truck. You can be Warren. No tego akurat nie lubię, ale pamiętam, że tym się jeździło. Penhalom też się jeździło, czy jak to się zwał ten samochód, wiecie, ten taki wyglądający troszeczkę jak... Jak co? Jak, nie pamiętam co. Aha, ja w prawo jadę. Nie, ja w lewo jadę. Dlaczego mam tamtędy jechać? No, ta... droga jest wolna. 3,5 km, minuta 50 w sumie. No muzyka jest znana dla mnie, to zdecydowanie. Aha, to jest maksymalny jego bieg! On nie ma nic więcej, wyżej. Oh no! Dobra, plażą trzeba jechać, tak jak Pan Bóg powiedział. Dobra, proszę bardzo. Troszeczkę się napędziliśmy, bo zjechaliśmy z góry. Także będzie git. O kurczę, pieczone. Przepraszam. Tam pani jakaś się opalała topless. Chętnie bym się zatrzymał i popatrzył, ale nie mogę, bo mam minutę niecałą na dojechanie do celu. Ale to raczej zdąży. Raczej zdążymy. Troszeczkę wyżej. Skrócimy sobie łuk. To i tak jest tutaj w lewo. O, o, pięknie, pięknie, pięknie. No nie mamy niestety takich fajnych jaskiń jak w trójce, ale też może być w sumie. Horizon Mexico? Nie, teraz jesteśmy, tam był Australia. Leaving Australia was hard. I'm not sure I want to do it again. Scott, we're still in Mexico. We never left. Oh yeah. Kurde, jestem mądrzejszy w grze niż w rzeczywistości, słuchajcie. Dobra, mamy trzy gwiazdki. No to lecimy po kolejne zwycięstwo. It's gonna be you. Wjeżdżamy bokiem, driftem, omijam biedę. Solo. I ostatni rozdział, czyli Zjednoczone Królestwo, czyli nasza Wielka Brytania, nasza Szkocja, która była w Forza Horizon 4. Moim zdaniem jedna z nudniejszych, jak nie najnudniejsza mapa w grach wyścigowych. Bo nie ma co się oszukiwać, Wielka Brytania, czytaj tutaj akurat Szkocja, czyli kraj Wielkiej Brytanii, jest płaski, brzydki i nudny. Tam ciągle pogoda jest beznadziejna. Widzę, zapisali sobie ruchy kamery z każdej części gry. Jeju, ja pamiętam jak zaczynałem tę grę, była dokładnie ta muzyka, dokładnie ten samochód.
Tylko para roku była inna. W sensie, wiecie, inaczej no, tam wyglądało, no bo w Wielkiej Brytanii jest inaczej niż w Meksyku. Na te pory roku. Kurna, znowu nie zahaczyłem o tablicę, a widziałem ją. Dobra, to później sobie nadrobię. Forza Horizon 4 to była Forza, która rozpoczęła moją przygodę z Forzą na tym kanale, tak na dobre, bo graliśmy w Forza Horizon 3 oczywiście, ale no, słuchajcie, było jej mało, nie? Jeszcze wtedy nie byłem w ogóle popularny, miałem ze 100 subskrypcji na moim kanale. No i graliśmy sobie z ekipą, pamiętam, na streamach. Jeżeli ta ekipa to ogląda, no to może się odezwać w komentarzach, ja się nie obrażę. Będzie naprawdę miło, jeżeli odezwie się na przykład taki Champion Sewek, Kwiatek, Hyper, z którym grałem, Jakub Mix. Ja ich wszystkich pamiętam. Nie. Nienawidzę dżungli. Hey, look! A curiously unseasonable winter. How convenient. To the lake? I znowu tym szajsem jedziemy. W sensie nie ten sam samochód, ale ten sam typ, bo teraz mamy oczywiście zimę. Look. Pieśń lodu Japon. O matko, ja muszę tu przejechać przez wszystkie punkty kontrolne. No dobrze. To jest ciężkie i prowadzi się jak łódź. Tak buja na wszystkie strony. To jest łódź na kołach, słuchajcie, ten samochód. A i to w ogóle jeszcze mam takie info dla was, bo nie wiem czy wiecie, ale zostanie najprawdopodobniej dodany Nissan 400Z do Forza Horizon 5. Także ja się cieszę, bo to będzie idealny driftowoc dla mnie. Chciałem nim pojeździć. Wiecie, tą większością nowych samochodów, które są. Ładnie wyszło. Ładnie. I wyskok. I na metę. Proszę bardzo. Wildflowers, soggy trails, and a springtime cameo from Kira Harrison. All right, it's time. I have a supposedly impassable muddy spring road and an urgent need to see what you make of this. Meet me at the start line. You heard the lady. And it's raining. Could our tribute to Britain get any more perfect? Dobra, no to teraz jedziemy czymś bardziej szalonym. Czyli Fiestą. Ale WRC. Wszystkie chwyty dozwolone, aby tylko się nie rozwalić tym samochodem. Właśnie to powiedziałem. Inaczej się go tu prowadzi zupełnie niż w Forza Horizon 4, powiem wam. Gorzej. Ale dobra, jako że wszystkie chwyty dozwolone. Nie wiem, z jakim czasem tutaj dojadę. Oczywiście postaram się jak z najlepszym, ale nie będzie to łatwe, bo miota mną jak szatan. O, a to akurat jest identyczne jak było w grze, tylko tu były motocykle jeszcze. Glorious summer for the finale. Don't mess with Scotty. He controls the weather. Straight to the festival, kid. Show Mexico how we do it old school. No i to jest to. I teraz jedziemy na festiwal w Meksyku akurat tutaj, nie w Wielkiej Brytanii. A festival that never ends. Tam akurat mieliśmy takie fanfary, takie wiecie, konfetti i tak dalej. No tutaj nie ma nic poza pustynią i drzewami. I jest nasz McLaren, ale dobra, jakieś tam balony w tle widzę. Coś tam może dodali. Szczerze powiem wam, no ta, że zrobią coś więcej. Że będzie osobna gra. Coś jak w Forza Horizon 2, kiedy mieliśmy dodatek Fast and Furious jako oddzielna gra, tylko wiecie, tam okrojona z konkretnymi samochodami. To myślałem, że tutaj też tak będzie w momencie, kiedy zobaczyłem
u nich na ekranie, tak przedpremierowo, launcher Tenth Anniversary. No ale niestety się zawiodłem. No nie jest źle, ale zawsze mogło być lepiej. Nie licząc tego, że na początku nie było dźwięku, nie? Sorry, just seeing if the old announcer voice still works. Dip the tongue, the teeth and the lips. Yep, still works. Dobra, tak sobie skrócimy. O, Shiron, siemanko. Tak, wtedy to była nowość, to fakt. A sobie skrócimy, tak, a co? No bo nie zdążę. Tak, jakbym miał jechać normalnie, to bym nie zdążył. Proszę bardzo. Rozdział ukończony. Ukończony na 3 gwiazdki. All the way to the Mexico. No, all the way to the Scotland. What does Horizon mean to you? Okay, czym jest dla mnie Horizon? Horizon dla mnie jest przepustką na YouTube'a, bo Horizon dał mi popularność, także jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. And I'm easily distracted. And my jokes are not always the best, but jego żarty może nie są najlepsze, ale ja wam pokażę, że mam tutaj wszystkie części Forza Horizon, w które teraz graliśmy. No i oczywiście jeszcze dodatkowa piątka, której jeszcze pudełka sobie nie kupiłem, bo czekam, aż będzie promocja, nie? Ale mamy w edycji cyfrowej przynajmniej. Także słuchajcie, na dzisiaj to by było wszystko. Ja się z wami żegnam w moim Nissanie Sentra Nismo oraz z czterema Forzami Horizon na moich kolanach, a w zasadzie na moich rękach, bo mamy tutaj wszystkie cztery części, w które graliśmy, no i mówię, ta piątka, którą teraz ogrywamy sobie, nie wiem, słuchajcie, jak będzie tutaj widać, bo się światło odbija strasznie od kamery, znaczy od tych folii, bo ogólnie Forza Horizon 3 i 4 są jeszcze w foliach fabrycznie zamknięte i mam tutaj pudełka wszystkich zwykłych wersji, no jedynie tej dwójki mam Day One, a tak to są zwykłe wersje, mimo że mam wszędzie edycję Ultimate czy Premium, jak teraz zwał, tak zwał. Już wam wyjaśniam czemu, bo chcę mieć po prostu kolekcję tych opakowań, a wersje jakie mam, no to mam u siebie na koncie, nie? Ważne, że mam opakowanie, czyli wszystkie są w kolekcji. A teraz się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, nostalgiczny film z wszystkimi Forzami w ręku. Trzymajcie się i do następnego razu, cześć!